Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Nitek, a to jest już nasz 9. odcinek z serii Terraria. Byłem w dżungli oraz napadła mnie, podczas gdy byłem w dżungli, napadła mnie armia goblinów, także się z nią rozprawiłem i w dżungli jeszcze tam parę skrzyneczek dało mi się zdobyć i wydropił mi Ancient Colbat Helmet. Także to tak teraz wyglądam. Jeszcze chciałbym bardzo wydropić ten nasz tors, żebyśmy mieli jakiś właśnie full secik, jakiś bonus by może wtedy był. Wydropił mi to ze skrzyneczki, które tam jeszcze znalazłem. Ona była mniej więcej, ja wam pokażę. Tutaj poszedłem jeszcze na górę, o, i tutaj znalazłem dwie skrzyneczki. A w jednej z nich było to. I mam teraz żółwika, który sobie lata, no. Także bardzo fajnie się cieszę, bo to jest bardzo rar item. Tam jeszcze mi wypadło jakiś właśnie ten drugi Brisk Anklet of the Wind, ale tak to nic takiego ciekawszego. I dużo bardzo sobie rudy. O, aha, jeszcze drugie mi te... Ancient Cobalt Leggings wyleciały. Dużo sobie po... zbierałem surowców, także teraz je możemy przetopić. Wezmę z tej skrzyneczki też te wszystkie ory i sobie je zaraz przetopimy. Tungsten, to wszystko weźmiemy. Okej, tutaj do piecyka. I to poprzetapiamy wszystko. Ta armia goblinów zaatakowała mnie tak niespodziewanie właśnie podczas eksploracji tej dżungli, ale myślę, że tam już nic takiego nie zostało wielkiego. Także mam nadzieję, że... Bo opuściłem ją tak szybciutko, podczas gdy tutaj chodziłem, tutaj sobie właśnie do Crimsonu aż doszedłem. I tutaj mnie zaatakowała ta armia goblinów. Nie schodziłem tam na dół, tam jeszcze coś zostało na pewno, ale to już kiedyś tam wrócę. Teraz naprawdę już nie mam tam ochoty. Był jeden water chest, w którym była blowpipe, druga, znaczy briefing read, no tak, tak, to się tak nazywa. Także to sobie zaraz tu poukładamy w skrzyneczkach ładnie. O, tutaj. Wziąłem sobie też ten grandfather clock, który tam był. O, to możemy tutaj dać. A jeszcze złoto nie przetopiłem. O. No i super. Tego nie będziemy sobie setów robić, bo skoro mamy ten kobalt, to nie ma potrzeby takiej. Patrzę, co coś nowego można zrobić z tych ród, ale tak nie za bardzo widzę nic ciekawego za bardzo. O. Schowamy je. O, nawet, już bardzo dużo nawet ich mamy. Iron. Mamy mało lead barów, ale to one nie są tak potrzebne. Iron, schowamy ten tin ore. Wszystko trzeba schować. O, mamy emeraldów troszeczkę, topazów dużo już. Mud bloki. Tutaj damy. Drewno się przyda. Stone bloki też tutaj poukładane, żeby wszystko ładnie było. O, mamy linię już 999. Także to, ich nam chyba nie zabraknie. Możemy sobie je nawet tutaj odstawić, myślę. Damy również tutaj. O, to nam wyleciało z tych goblinów. To lecą takie kuleczki, które sobie zadają damage, jak ktoś po nich przejdzie. Takie jakby kolczatki, coś takiego. Ale to sobie możemy tutaj odstawić do naszej zbrojowni. Jaki ja to mam bonus? Movement speed. Aha, okej. To sobie zostawimy. O, możemy sobie przyzwać suspicious lucky guy. Co? Robimy to od razu. Myślę, że sobie poradzimy. Po
shotguna, tak żeby było fajnie. Ginie. Zaraza przeklęta. Shotguna to nawet fajnie idzie, dużo damage'a wchodzi. Możemy sobie też tutaj walnąć jakąś chmureczkę. O, i teraz shotguna. O, zmienił formę. Niestety nie... Tego nie było widać. Dobra, no ale pada bardzo łatwo. Na szczęście. No i po nim. Czy nam wypadło coś fajnego? Crimson Or, ale banner nam nie wypadł. A to trudno. Za to mamy już... O! Zombie paszczami przeciwdeszczowymi. Jak fajnie. Pewnie może to z nich wypaść. To pobijemy trochę. Ale śmieszne te zombiki. O, zobaczymy, czy możemy zrobić z tego potem, z tego Crimtonina jakieś fajne zbrójki może, nie wiem, jakieś miecze. Coś by można z tego zrobić. Po co tak to trzymać? A, shotgun jest naprawdę fajny. A masz. Dobra. Ten żółwiek za nami lata. Strasznie fajny jest. I co my tu mamy w tych skrzyneczkach? Dobra, zobaczymy, co możemy z tego zrobić. Przetopimy. Okej. Miecze, miecze, jakieś... Ale to nam nie jest potrzebne zbytnio, bo mamy tutaj fajne inne rzeczy. Może jakaś zbrójka się da? Nie da się żadnej zbroi zrobić, to mnie dziwi. Mamy tego już sporo, a... No dziwne, bardzo dziwne. Może coś jeszcze do tego jest potrzebne? A ja o tym nie wiem. Zobaczymy u gajda, jak to wygląda. Co z tego możesz zrobić? O, meatball. Tissue sample. O. Flash grinder. Tylko też do tego to jest potrzebne. O, i tissue sample są do tego potrzebne. Ale co to jest, to ja nie wiem. Jak to wydropić? Kilof możemy sobie zrobić, ale możemy też zaraz poszukać, bo meteoryt nam gdzieś spadł. Także z meteorytu na pewno coś można będzie zrobić fajny młotek. To odstawimy wszystko. Tak, niech tak będzie. I właśnie teraz się zorientowałem, że niepotrzebnie robimy te platformy. Przecież jest Gravity Potion, który nam pozwala na zmianę grawitacji, tak żebyśmy sobie to po prostu mogli na Gravitation Potiona to tak przejść. Trochę będę musiał to zniszczyć kiedyś, bo to brzydko wygląda. Niestety, no. Dobra, tak to teraz co my tu możemy zrobić? Ja bym z chęcią poszukał meteorytu. Okej, dobra, jestem koło meteorytu, który niestety spadł w tym niefortunnym miejscu, jakim jest... No, nawet go nie możemy wykopać na tej platformie, no i niestety tyle z niego zostało. Będę musiał te platformy poniszczyć, bo jak dalej będą meteoryty spadać gdzieś na przykład tutaj, to znowu się zatrzyma na tej części i zostanie z niego tyle właśnie. No także niestety, będę musiał i tak zrobić sobie nowy kill-off. Żeby go wykopać. No, także myślę, że to zrobimy już w następnym odcinku. Po
póki co się przygotuję właśnie jakoś tak. O, w międzyczasie zrobię te, zniszczę te platformy. No i to by było w sumie moim głównym celem na pomiędzy odcinkami. Także ja na razie wielkie za. Wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Także cześć!